Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Nie no, normalnie zobaczcie jaka aura. Wiosna nareszcie przyszła. I do nas, bo u nas zawsze trochę później niż wszędzie w Polsce. Wy już lataliście motocyklem, ja jeszcze nie. Ale dzisiaj jest ten dzień, w którym trzeba rozpocząć sezon motocyklowy. Jest MT-czek, czeka tu na mnie. Spragniony na pewno jazdy. Zobaczymy jak będzie, jak odpali po zimie. Jestem ciekaw wielu rzeczy, bo mam też nowy kask, który już gdzieś tam może widzieliście. Nowy Aero GP 500 w nowej konfiguracji, z nową kamerą GoPro 7 Hero. Nowy setup vlogowy, który też zobaczcie sobie pokazywałem. W MT-czku tylko założyć tablicę i można ganiać, zatankować. Wszystko jest przygotowane do jazdy. Kładzik odpoczywa, ale cieszy mnie ta myśl na tą dzisiejszą jazdę. Już nie mogę się doczekać. Piękna aura. Nareszcie. A tak ogólnie to mam dzisiaj dzień wolny, ale muszę jechać do firmy, bo zamykamy miesiąc i są jeszcze rzeczy do wydania, do zrobienia. A przede wszystkim już coś przyjedzie odebrać swoją MT-7, więc chciałbym przy tym być. Dzień dobry. Drzwi szeroko otwarte. No, kurwa, będzie. Proszę. Będzie filmowane. Dobra, obejrzymy sobie wszystko, co tam pomontowałeś, cześć. Więc ten, na spokojnie. Dobra, robimy papiery. Tak. Jestem, dotarłem w końcu. Łukasz, ja lecę. Jadę pojeździć. Dziękuję bardzo. Dzięki Bartek. Za dziękuję, obsługę. Super, naprawdę fajnie. Fajnie, cieszę się. Sprzęt teraz, jak dojedziecie zrobić pierwszą rundę, to wyślij mi ESA albo MMS-a. Dobra. Dobra. Dziękuję. Trzymaj się, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Cześć. A teraz ja cisnę po dziewiąteczkę i za chwilę wracam tutaj, bo tu się umówiliśmy na jazdę dzisiaj. Ale będzie się działo dzisiaj. Dobra. Gotowa? Pewnie, fartuch już mam. Jo, tablicę trzeba jakoś założyć na motocykl. No i szybko, szybko znowu. Którąś tam założymy, kurczę, niech ma. No to gotowi do pierwszego odpalenia. Wow, ale się dzieje. Nareszcie. Polatamy na sprzęcie. Pierwsze odpalenie po zimie. Słuchajcie. Nie kasku, ale motocykla. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie z przebiegiem na początek sezonu. Pamiątkowe zdjęcie jest, a teraz pierwsze odpalenie. W sezonie 2016. Dzień dobry. Nie, nie ma gdzie. O, cześć Martuś. Ale wejść w kombiak. Nie wiem, czy nie za ciepłe te rękawiczki, ale niech będą. Lepiej cieplejsze niż zimniejsze. Jeszcze. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jakie wloty mam. Proszę bardzo, Martuś, tutaj robię ci miejscóweczkę. O! Wutututu. Zapraszam. Na wutututu. Słyszysz mnie? Powiedz coś. Powiedz coś. Halo, halo. Halo, halo. O, ale głośno, czekaj, przyciszę cię. Pogadaj coś. Dzień dobry, witam w ten piękny poranek. Okej. Okay. Słoneczny. Kurde, głośniej ciebie słychać niż mnie.
Jak się w kombiak wbiłeś, dobrze? No musisz, no tak, elegancko. Trochę taki ten, zimny jakiś, nie? Gotowa? Ja też. Sterko ktoś mi przestawił tylko. Tu. Gdzie moja czarnulka kochana? Chodź, Śnotku, tam. Zostań grzecznie, o, tak? Właśnie. Zostań grzecznie, no. O to mi chodziło. Oh. Hello. Ale ty ładnie wyglądasz w tym kasku. Fotkę musisz mi zrobić. Zarąbiście wyglądasz. W nowym kasku z niebieską szybką świat jest niebieski. Dzień dobry. U mnie jest srebrny. Dobra, fajne. Siadam? Proszę. Ojej, jak to było! Ale śliczny ten kask jest. Pięknie wyglądasz. Cieszę się również. O dobrze, jedźmy, bo aż mi słabo teraz. Na kufer musisz przyczepić. Po co? No nie mam się czego trzymać. Mnie się musisz trzymać. Ale ciebie to nie mogę, bo ty to latasz w tej wewte. To nie jest śmieszne, ja poważnie mówię. Pysza guma? No gdzie? Ja nie mam się czego trzymać, serio! A, trakcja włączona, ojej. Ślicznotku. Ale huczy. Od wydechu. Wow. Zamontujemy to? No. Ja nie dam rady tak w sezonie jeździć bez rączki z tyłu. Juhu. Piękna aura. Tak, kochanie, zamontujemy. Jak będzie trzeba, to i fotelik dla dziecka. Nie, z tyłu to, bo naprawdę czuję się, nie mam się czego trzymać. Zrazu się niekomfortowo czuję. Będę na ciebie ciągle spadać. Co mamy? Nowe opony. Co ty? No przecież nówki są niejeżdżone. No ja tam pamiętam. Ojej. Pamiętam ostatnio kolce były. Kurde, muszę się za światła trzymać, albo za kierunek chyba. Hi. Gumy nam nie będą wychodziły, jak się nie mam czego trzymać. Na razie trzeba się tutaj trochę przyzwyczaić. Do tego, no. Ojej. Ale wieje po nogach mi. To jest całkiem spoko. Płytki zimno. U mnie nie, u mnie spoko. Ale... Kurde, bajka, no. Fajnie. Teraz tylko się trzeba załapać, o co chodzi na tym motocyklu od nowa. Ciało musi się rozruszać. Ale to przyspiesza, ale... O, dziękuję panu. Nie ma to jak na motocyklu. Siadasz i to jest pamięć mięśniowa. Ale mamy piękną aurę, piękną pogodę. O, pan też mnie zniszczał. Dziękuję. O, dziękuję. Ja zmienię się. Normalnie jestem w szoku. Dzwoni. Halo, halo. No siema, tutaj klient jest i się pyta, czy dzisiaj jeszcze do nas dotrzesz. Nie wiem, 6 minut. Dobra, okej, okay. To pan poczeka, to na razie. Jasne, piona, cześć. Halo? No, a robiłeś zdjęcie początkowe licznika? Tak, Rafał dzwonił, chyba z salonu, że jakiś pan poczeka na mnie. Ale nie wiem po co. No. Łotututu. Normalnie, ale mam ochotę gumę strzelić, a tu nie ma kontrola trakcji włączona. Jeszcze się nastawiasz, kochanie, spokojnie. Ale jak to, pierwszą wiosenną gumeczkę? To jedziemy. Ale fajnie. Maja. Nareszcie coś, co przyspiesza. A nie mój diesel. Dieselek 1.6. O, fajnie. Dziękuję. Piąteczka. Kurde, naprawdę jestem w szoku. Pierwsza jazda. I wszyscy ci kierowcy samochodu tacy mili i uprzejmi fajnie zjeżdżają. Dzień dobry! Nie no, serio, cieszę się jak jadę. Kurde.
świat z kasku motocyklowego wygląda najlepiej. Ewentualnie kładowego. Jak tam Martuś z tyłu? Na motocyklu, pierwszy raz. Fajnie. Nareszcie, nie? Puhu, woto tu, pupu. Ale fajeczki mi się porozbijały na szynie. Już mam ich kilka. Ja mam jednego. Ja mam dużo, kurde, szor. A mamy temperaturkę plus ile? 12 stopni, nie? A tak. Kurde, naprawdę, to przyspiesza, kurde, bajka. Człowiek taki ospały, co powiem ci. Ła. Normalnie w samochodzie to się nic nie dzieje. Nawet niby jak ciśniesz, o. No, gdzie jedziecie? Nikomu nie ufać. Wiosną nikomu nie ufać, lato nikomu nie ufać, na drodze nikomu nie ufać. Pamiętajcie, to jest takie ważne. W jeździe na motocyklu. Przejmujemy, że wszyscy chcą was rozjechać. Ja tutaj rano już byłem. Jestem. Jak Martuś? To mi odstaje bardzo? No. A, no bo to tak wieje strasznie jak ja jadę. Słyszę jak to szeleści. Tak. Nareszcie motorek. To słyszę jakiegoś... Morgan, myślę, że to Morgan jedzie. Tak. A nie, gilotyna. Z kamerą. Z kamerą jedzie. Będzie mi konkurencję robić. O tu. To tu. O to tu. No. Ale daje ty. A ty masz tę łapkę Seny? To weź Martuś mu przestań. Ale ładuje. To. Pewnie stał tam dalej, tylko czekał na wejście. Jo, w bluzie. A, na kombiak. Ty, ale ty bez gumy mówiłeś! Ale gumka wyszła! Mówiłeś, że bez gumy zawsze! No, tak! Cześć Mariolko! O, poszedł! Jaki dzień, dawaj jeszcze raz! Krzychu, kadaczem jeszcze! Przecież my jedziemy 30 na godzinę, na 50 kurwa. A ile się pomieszczy jeździ? Na braku. 50. No, to jedziemy prawie przed tobą.